I mam nadzieję, Piotrze, że masz klucz do serca Izabeli. Masz. Pewny jesteś. Iza, jesteś pewna, że masz klucz do serca Piotra? Dobrze. Bo to właśnie od dzisiaj wy oddajecie życie za siebie. Całkowicie oddajecie życie za siebie. To właśnie od dzisiaj, Piotr, masz jeden bardzo ważny, najważniejszy obowiązek do końca twojego życia. Oddawać życie za Izę. Iza, masz ten sam obowiązek. Oczywiście to nie bierze się z powietrza, bo miłość nie bierze się gdzieś tam z jakiegoś przestworza albo przy strzale Amora, ale miłość bierze się z Boga. Bo tylko Bóg jest dawcą prawdziwej miłości i Piotr to jest dar Boga od ciebie. Izabela. Izabela to jest dar Boga od niego. To jest Piotr. Ja, Piotr, biorę Ciebie, Izabelo, za żonę. Ja, Izabela, biorę Ciebie, Piotrze, za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.